Zgodnie z prawem łowieckim zwierzyna dzika jest własnością Skarbu Państwa. Żyjąca w stanie wolnym oczywiście. Dopiero wtedy, jak myśleli o strzelbie, wtedy jest jego własnością. Ale tak się jakoś dziwnie składa, że w tej Polsce od jakiegoś czasu zaczęły stany zwierzyny rosnąć. I to rosnąć lawinowo niemalże. Według danych Polskiego Związku Łowieckiego od roku 2001 do roku 2016 nastąpił wzrost łosi 950% w Polsce, danieli 360%, jeleni 200%, sarny 153%, dzików 300%. Taka jest prawda. Tu jest przyczyna. Nie. My rolnicy nie powinniśmy domagać się wypłaty odszkodowań. My rolnicy powinniśmy domagać się redukcji zwierzyny, redukcji do takiego stanu, jaki był w latach 70. 80. To jest podstawowa sprawa. Prawda, panie Nalicki? Pan polował ze mną razem w jednym kole, w szaraku. Ile pan jeleni strzelał w tamtym czasie? W całym kole? Jednego. A teraz ile pan strzela? No właśnie. To dlaczego się nie zredukuje tej zwierzyny? Dlatego po prostu? Powinni tak zredukować jak świnie. Nie ma świn i koniec. Nie ma problemu. Plany roczne, proszę Państwa, opierają się o inwentaryzację. Jak jest sporządzona inwentaryzacja, obrazuje roczny plan hodowlany dla obwodu 72 na rok 2018. W obwodzie 72 na 10 marca 2018 roku zinwentaryzowano, panie burmistrzu, 6 dzików. I do strzału w ciągu całego sezonu przeznaczono 15 dzików. Pan, panie leśniczy, to zatwierdził. Natomiast w tym samym sezonie z tych 15 dzików, które miały być strzelone, od tych 6 dzików, które były z tym stadem macierzystym, odstrzelono 68 dzików. Skąd te 7 dzików odłożyły nagle? Przyszły, prawda? Ja cały czas myślę, że przyszły. Daniele przyszły, dziki przyszły, wszystko przyszło. Skąd to się bierze? Czyli odstrzelono 453% tego, co gdzie są, pytam, odpowiedzialne władze? Przecież te 6 dzików to miało być zgodnie z pismem ministra środowiska jako 0,1 dzika na kilometr kwadratowy. I było 6, tylko na inwentaryzacji. Na inwentaryzacji, która była sfałszowana. Pytam się wobec tego, gdzie są władze? Gdzie jest starosta? Przecież starosta dzierżawi obwód łowiecki. A jak to jest wykonane? Jak jest wykonywane, jeżeli nie wykonuje się, jeżeli zagraża to środowisku, jeżeli zagraża to produkcyjności, w związku z tym zarządza starosta rozstrzał redukcyjny. Czy zarządził? Pytam. A gdzie jest weterynaria? Przecież ASF. Gdzie jest weterynaria? Co zrobił lekarz weterynarii? Tabliczki postawił. Problemem w tym wszystkim, proszę Państwa, z tymi starami zwierzyny jest to... Ale proszę o ciszę, tak? Jest to, że plany hodowlane opierają się w dalszym ciągu o uchwałę nr 14 z 2015 roku Naczelnej Rady Łowieckiej. Lasy Państwowe zatwierdzają takie plany według uchwały Naczelnej Rady Łowieckiej. To kto tu rządzi wobec tego? Kto tu rządzi? Panie pośle, do pana też pytanie. Ale nic w tym kierunku pan nie robi. Co pan w tym kierunku zrobił przez te lata? W łowisku nr 72, w obwodzie łowieckim 72, nawet według wieloletnich planów hodowlanych w dalszym ciągu jest za dużo danieli, panie. Nie mówiąc o tym, że nie było w ogóle jeleni, a w tej chwili już jest 5. Nie mówiąc o tym, że są łosie, których się nie strzela. Dlaczego, panie pośle, się nie strzela?
A za właśnie mu szkodowania. Proszę Państwa, ja myślę, że nie musimy szukać daleko winnych. Winne są nasze władze. Władze tu na miejscu i władze centralne, ponieważ jest takie prawo łowieckie. Dla przykładu powiem, trochę odbiegnę od tematu, że na przykład to, że można się odwołać od szacowania do nadleśniczego, to się wszystko zgadza. Tylko tyle, że rolnik ma prawo, tak jak tutaj była już mowa, 7 dni na zgłoszenie, w ciągu 7 dni powinna być wycofana szkoda i rolnik przed zbiorem powinien zgłosić na 7 dni. Jeżeli zgłosi rolnik w ciągu 7 dni przed zbiorem, to przyjeżdża koło ostatniego dnia, szacuje, i rolnik ma prawo się odwołać do nadleśniczego. Tylko tyle, że on chce, musi zebrać. Przecież nie będzie, że tak czekał następne 14 dni. Bo 7 dni jest na złożenie odwołania i pan nadleśniczy ma termin 7 dni na powtórne szacowanie. No w jaki sposób wobec tego to by szacować? A za wcześnie też nie mógł zgłosić, będzie za wcześnie zgłosił. Oczywiście, bo tej dziki tam jeszcze szkód narobią przed kombajnem. I także problem jest taki. Przecież to jest bubel prawny. Tak. Panie pośle. Nie jeden, ale tak są w tym temacie. Przede wszystkim, gdzie jest właściciel gruntów? Dziś wśród dzików mamy ASF. Jak się z nim walczy? Nie ja. Mogę powiedzieć, co się wybiera. Co daje właśnie stosunek myśliwych? Ale i państwa do rolnictwa. Oddaje nasz stosunek myśliwy i państwa. Myśliwi po prostu nie będą strzelali do lochy, no bo etyka nie pozwala. Ale etycznie jest wybić całe stado, całą chlewnię, prawda? Tak, ale już jest etycznie. Zdrowy świn. I mamy za łosiaczka. To będzie bardzo etycznie. A myśliwi też zapomnieli o tym, że strzelają do ciężarnej sarny. Prawda, myśliwi? Prawda. Bo sarna jest pokrywana w maju. W lipcu, przepraszam. A rodzi dopiero kiedy? W maju. A kiedy się strzela? W międzyczasie. Czyli w ciężarną sarnę można strzelić. Ale na nie. Bo po sarnie nie widać, te polosze widać. No. Znów, panie pośle. Niestety, w perspektywie, proszę państwa, mamy oprócz ASF-u następne plagi. Na przykład pryszczyce. Zagrożenie jest, prawda, lekarze etologii? Zawsze było. Zawsze. Buzowatość skóry bydła idzie od południa. Czy to nie przenosi zwierzyna łowna? Przenosi. Nie możemy zapominać również o dopadających wielu myśliwych, leśników, rolników, wszystkich chorób odkleszczowych. Otóż, proszę państwa, tak się składa, że choroby odkleszczowe są przenoszone przez zwierzynę łowną. Jeżeli ktoś nie wierzy, to proszę się zapoznać. Proszę bardzo, panie leśniczy. Proszę. Może tam do przodu. Można? Przepraszam, może to można? Drogimy. Dziękuję. Czyli kleszcze również są inni myśliwi, no bo jeżeli dopuścili takiego rozmnożenia, no ja przyznaję na leśniczy. Nieprawda? Prawda. A ilu leśników choruje na choroby kleszczowe? Bardzo dużo, prawda? Odrębną kwestią jest ochrona łosia i bobra. A regionalnie żurawi i kormoranów, no bo to też szkody robią coraz większe. Łoś robi szkody bardzo poważne w lasach, w zasiewach, ale również powoduje masę wypadków drogowych, których giną ludzie. W tym roku 11 na Warmii Mazurach. Proszę? Tak.
Ale niestety, panie pośle, do pana tutaj wstyczek. Pan minister z poprzedniej środowiska, nieżyjący już, wprowadził, zakończył moratorium na ostrzały łosi. Niestety trwało to tylko przez noc. Kto zdąży strzelić, chyba nie sądzę, żeby się zdążył. Chyba, że samochodem. Nie, bo zawsze. Samochodem, tak. Podbędą się tam znowu dwa wypadki były w łosie. No właśnie. Także, panie pośle, wnosimy o to, żeby te łosie jednak były strzelane. Bobry. Następny temat. Nie dotyczy też myśliwych, co prawda. Dotychczas przynajmniej, ale szkody w zasiewach i urządzeniach nagracyjnych są przeogromne. Rolnik nie ma czasu chodzić i składać papierków, dochodzić odszkodowania i tak dalej. To samo i jeżeli chodzi o bobry i o wszystkie inne odszkodowania. No bo ma rolnik powinien pilnować, żeby wejść do tej Unii właściwie i dobrze się poruszać. Właścicielem zwierzyny, jak już wcześniej mówiłem, jest Skarb Państwa. Skarb Państwa. Skarby Państwa zarządzają władze. Zarządza władza centralne, ale stanowi prawo parlament. I oni powinni zadbać o nasze sprawy. Nie my tutaj bić się i walczyć i przekonać sobie i wzajemnie się wypominać sobie te wszystkie rzeczy. To nie jest miejsce tutaj, żeby po prostu, żebyśmy się wzajemnie wyzywali i mówili, że ty mi za jeden kwintal za mało zapłaciłeś. Bo rolnik na pewno jest świadomy tego, że jeżeli uprawia, to starczy i dla tej sarenki również. Ale wtedy, proszę państwa, jeżeli tych sarenek jest trochę za dużo, to już jest kiepsko. Właściwe stany zwierzyny określane były kiedyś, zna pan, panie nadleśniczy, to wszyscy myśliwi to znają, starsi. Tu są właściwe stany zwierzyny. Optymalną zwierzynę głowie w łowisku ustala się na podstawie danych zawartych w tabeli pierwszej. I tak jest. Są klasy bonitacyjne lasu. Klasy bonitacyjne są, ponieważ myśliwi płacą czynsz dzierżawny w zależności od bonitacji, prawda? Dla pierwszej klasy 36 do 45 jednostek jeleni, dla drugiej 25 do 35, dla trzeciej do 24. Z tego co wiem, to przeważnie jest ta ostatnia klasa do dzierżawy. Prawda? Czyli do 24 jednostek jelenich na 1000 hektarów lasu. Lasu. Podkreślam lasu. A nie proszę państwa, tak jak jest w uchwale Naczelnej Rady Łowieckiej. Jeżeli ktoś chciałby się zapoznać, to proszę bardzo, służę. Zagęszczenie zwierzyny. Łoś. Powyżej 5 osobników na 1000 hektarów powierzchni leśnej. Dużo czy to mało? Jeleń szlachetny. Powyżej 3 osobników na 1000 hektarów powierzchni obwodu łowieckiego. Obwodu łowieckiego tu pisze. Czyli jak nie ma lasu, to również w naszej pszenicy, w waszym rzepaku powinno być powyżej 3 jeleni. Radzie 30. Może i więcej 30. Ale 30 to powyżej 3. Daniele, powyżej 3 osobników 2000 hektarów powierzchni obwodu. Nie lasu, obwodu. Nie ma. Sarna powyżej 1,5 osobnika na 100 hektarów powierzchni obwodu łowieckiego. Dzik, zagęszczenie do uznania przez dzierżawców zarządca obwodu łowieckiego. Teraz minister ochrony środowiska niby wprowadził 0,1 dzika na kilometr kwadratowy, ale przecież jak pokazałem się, to w ogóle tego nie przestrzega. Nie przestrzega się tego ministra ochrony środowiska, przecież głupia sprawa. A tutaj jest, proszę państwa, było do powierzchni leśnej, bo to jest zwierzyna leśna, to nie jest zwierzyna polna. A myśliwi najpierw zrobili sobie sarny, rozdzielili sarnę leśną i sarnę polną. No później sobie prowadzili sarnę na pola, a później prowadzili jeszcze łosia, jelenia i wszystkie pozostałe.
Proszę Państwa, ja może za długo mówię, co? Mów, dobrze mówię. Proszę Państwa. Tutaj mam takie czasopismo, takie Agryfa, to jest firma, która produkuje między innymi maszyny do zbioru ziemniaka. I pewien pan, który jest z firmy, to jest belgijska czy duńska firma, jechał do Polski, bo tutaj ma te maszyny, wprowadzane maszyny. I pisze tak, jadąc wiosną trasą E28 z Berlina przez Polskę, zaskakuje mnie duża liczba dzikich zwierząt, które widzę wszędzie dookoła. Już zmierzcha, w związku z czym sarny, jelenie, lisy i dzikie inne zwierzęta zaczynają swoje nocne łowy, patrząc przy tym zaciekawieniem w rozwoju samochodu. To jest zupełnie, nikt nie zmusza do tego, żeby to pisał. Tak jest w Polsce. Oto Polska właśnie. Następna sprawa, proszę Państwa. Zalesić nasze województwo. Nie wiem, czy zdajecie sobie Państwo sprawę, że na przykład na sezon 2017-2018 wśród 10 poroży Danieli medalowych, które zostały te Daniele odstrzelone w rejonie Bartoszyckim, z 10 Danieli 9 zostało strzelonych przez myśliwych zagranicznych. To o co chodzi, ja pytam? My jesteśmy przeciw światem już w tej chwili. Kasa. My jesteśmy przeciw światem, bo się sprzedaje wszystko. Na 10 Danieli 9 myśliwych strzelił myśliwych zagranicznych. Jeden strzelił myśliwy krajowy, ale również za pieniądze. Wiemy, o co chodzi. Wyhodowany u rolnika na pokój. Więc jak nie wiadomo, o co chodzi, to będzie opinię. Proszę Państwa, podsumowując, jeżeli można do protokołu, to bardzo bym poprosił. Wnioskuję o zobowiązanie kół łowieckich do podania adresów e-mail do zgłaszania szkód łowieckich. Prawidłowego adresu nawet w internecie nie mają, bo są gminy. No po co? No po co? Do gminy po prostu. Gminy byś te adresy mailowe podane. Następny, drugi punkt. Zmiany ustawy prawo łowieckie w zakresie odwołań do nadleśniczego. Ponieważ jak udowodniłem, to jest bezsens zupełnie. Winno to się odbyć w ramach tych 7 dni od daty zgłoszenia. Tak. Również system odwoławczy. Trzeci punkt. Wydanie rozporządzenia ministra środowiska o stanach zwierzyny jak u Paskarskiego. Następny punkt. Zniesienie moratorium na odstrzał łosia. Piąty punkt. Wprowadzenie bobra na listę zwierząt łownych. Redukcja stanów żurawi, kormoranów, krukowatych i wydry na stanach. No i czapry też pewnie na stanach. Siódmy punkt. To również do pana posła. Głęboka reforma łowiectwa na wzór zachodni, w tym likwidacja papierutowego PZL. Przecież ten PZL jest papierutowy. W 1953 roku Bierut dekretem. Drugi, przepraszam. No. Także wystarczy tego chyba. To jest komunistyczne. A przecież nie lubimy komunistycznego. No może nie wszyscy. No. W tym oczywiście byłyby prywatne obwody łowieckie. No bo dlaczego nie? Przecież wszędzie tak jest na Zachodzie. Wszędzie, na całym świecie tak jest. A my co w Polsce musimy... Ja bym deklarował do tego dopisał, przywrócić właściwą własność gruntów. O, oczywiście. Bo to jest łamanie konstytucji, jeżeli ktoś za moje grunty pobiera pieniądze za obwód łowiecki. Przepraszam bardzo, jakim prawem?
Tak jest, to się wszystko zgadza. Gdzie jest konstytucja? Ale jeszcze było przejściem, który jest padnięty na SF, to jest wtedy własność moja na moich kosztach. I dalej tak jest. I dalej nic, tak nie, jest. Nic się nie zmieniło. No, to pan ludzi, to ja mam chorego zjeść, a zdrowego mam oddać, tak? Nie, no tak jest przepisać, że zwierzyna w stanie wolnym jest własnością Skarbu Państwa. Zwierzyna strzelana jest własnością myśliwego, natomiast zwierzyna padła jest własnością ale bardzo proszę, tak może ja skończę i wtedy będziemy dyskutowali. Nie, tak, to tu ten, bo ja zapomnę. Dzik, zgłaszam dziki padnięte na polu. Mówią, że ja powinienem zapłacić za utylizację tego dzika. No ludzie, myślili mnie, nagle leśnictwa przyjechał z Głowa do mnie chłop i mówi, że ja powinienem go zakopać. No ludzie, no wiecie co? Weterynarz, powiatowy lekarz weterynarii do nadleśnictwa, do Głowa, przyjeżdża człowiek z Głowa, z nadleśnictwa i mi każe dzika zakopywać. W jakich my kraju żyjemy? Co tu się dzieje? Myśliwych dziki są, państwa są, a ja mam go zakopać? No każą mi dzika zakopać. Wysłałem koparkę, pojechał dzika zakopać. Jeszcze mam jeden tutaj punkt zapisany. Kontrolę inwentaryzacji zwierzyny, ponieważ te inwentaryzacje są robione jak robione. Każdy doskonale wie, a szczególnie ci, którzy byli na inwentaryzacji wtedy, jak było zarządzone przez ministra Szyszkę. A taką inwentaryzację, kontrolę takiej inwentaryzacji mógłby prowadzić na przykład KOWR, ponieważ i tak lata samolotem, to mógłby termowizyjne zdjęcia zrobić w lesie przy okazji. Podsumowując, proszę Państwa, nasze problemy ze szkodami to są problemy wynikające z ludzkiej obstrukcji, ale również z przepisów prawa. I nie rozwiąże się problemu w ten sposób, że zwołamy narady. Ja w takich naradach, w takich spotkaniach uczestniczyłem już nie wiem, 20, może 30 razy. Organizowało to starostwo powiatowe swojego czasu. I co z tego wynikło? Bardzo niewiele. Dopiero jak napisałem kilka pism do dyrektora regionalnego Lasów Państwowych, że on jest winien, dyrektor Lasów Państwowych, za to, że w inwentaryzacji jest źle zrobiona inwentaryzacja, że źle zrobiony jest plan hodowlany, ponieważ przekracza wszelkie normy, bo jeżeli się na las 870 hektarów się planowało do obsady 60 danieli, albo i 100 danieli nawet, no to coś tutaj nie grało. Dopiero wtedy zaczęło się obniżanie. Ale nieskuteczne, panie Leśniczy. Dziękuję za wszystko.